Siemano, z tej strony Prawus. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam zaprezentować szybki unboxing Nose Bungee od Zoe Kamade. Nie wiem, czy tak to się ładnie mówi, ale powiedzmy, że tak. Nose Bungee, co to w ogóle jest? To jest bardzo fajna rzecz, która trzyma nam kabelek. Czyli ten więcej tego kabla od myszki nie ma i ta się tutaj właśnie nie ciągnie po podkładce, czy gdzieś tam nam nie spada. Moim aktualnym Nose Bungee jest, nie wiem czy widać, taśma, czyli kabelek przyczepiony taśmą do parapetu. No, jest to jakieś rozwiązanie, ale myślę, że można to zrobić lepiej, czyli właśnie kupując, no na przykład, Nose Bungee od Zoe. Zobaczymy, jak to z zewnątrz wygląda. Te Nose Bungee kupiłem na Proce.pl. Jest to chyba jakaś taka wyjątkowo tania opcja, bo kosztuje to bodajże 59 zł. Z tym, że z zewnątrz wygląda tak dosyć surowo, strasznie fabrycznie, bez żadnych dodatków. No takie zwykłe pudełeczko, jakiś tam numerek seryjny Made in Taiwan. Z tej strony mamy Kamadę, tutaj w ogóle promotional purpose only, not for individual sale. Nie wiem, czy to tak widać ładnie. Chyba mniej więcej widać, no. Tu mamy żółtą kropeczkę, czyli będzie to, jest to znaczenie koloru, że no, jest to żółte Nose Bungee. Chyba nie wiem, czy jest jakiś inny model w sumie kolorystyczny, ale myślę, że żółte to jest całkiem ok. No i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy Nose Bungee, mamy folię i tyle. Czyli najważniejsza rzecz Nose Bungee, brak żadnych ulotek, naklejek Zoe, coś tam wiecie, gaming, nic, żadnych gamingowych, typowych bajerów tutaj, ani bzdetów innych nie ma. Tak więc najważniejsza rzecz, czyli Nose Bungee. Rozpakowujemy to. No i tak właśnie się to prezentuje. Regulowane to jest taka szyna, nie wiem, jak to nazwać, ale bardzo fajna sprawa. Można sobie wyciągnąć wyżej, niżej, jak to woli. Tak jak widać, żółte elementy są. Są takie fajne, może nie ślizgacze, ale cztery jednóżki, które pewnie troszeczkę nie będzie się na pewno ten Nose Bungee ślizgało, bo no, próbuję tutaj napierać, ale no, chodzi to dosyć ciężko. Samo Nose Bungee trochę waży, bo 245 gramów. Myślę, że to jest chyba wystarczający ciężarek, który utrzyma, nie pozwoli naszemu kabelkowi się ruszyć. Tak więc tak to wygląda. Jeszcze pokażę Wam mocowanie. Nie wiem, czy uda mi się za pierwszym razem. Tutaj oczywiście mam dwie sprężynki. Także o, to tak się może trochę majtać. To chyba dobrze. Tym mam wejście na kabelek. Zakładam, że to jest wejście na kabelek. Kabel od mojej myszki Sensei jest dosyć gruby i no powiem Wam, że trochę ciężko to wchodzi, ale ten uchwyt jest gumowy, więc mimo wszystko w jakimś stopniu powinien trzymać. No mam nadzieję, że będzie trzymał. No, jakoś udało się wepchnąć. Czekajcie, trochę za krótko chyba sobie wziąłem. Powiedzmy, zerwę już ten mój amatorski uchwyt, czyli taśmę. Dobra, powiedzmy, że tyle mi kabla starczy. Montujemy. No, trzeba dosyć mocno wcisnąć. Dobrze, że to jest gumowe, to będzie trzymało. Martwi mnie ta część, bo to jest plastik. Czy tam w ogóle to wejdzie? No, może nie niestety, ale w moim przypadku, czyli jeśli kabelek jest taki dosyć gruby i jest, nie wiem, otoczony sznurkiem, no to tam już nie wejdzie. A szkoda. Próbuję tam wepchnąć, ale on wychodzi. Także jedyne co nam trzyma, to na górze ta łapka. No, z tego co wiem, to myszki Zoe mają takie zwykłe ogumienie na zewnątrz, więc pewnie jest to dopasowane w większości pod tamte kabelki od Zoe. Akurat kabel w Sensei nie jest zbyt ok, nie jest zbyt kompatybilny, ale myślę, że tak czy inaczej najważniejsza jest ta góra trzymająca. No i powiedzmy, że postawię go sobie na parapecie. Nose Bungee, albo po prostu obok. O, tak chyba będzie ok. Zaraz Wam to pokażę. Chyba widać.
No i czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Zobaczymy na LAN-ie, bo planuję jechać, przynajmniej biorę udział w kwalifikacjach na LAN-a w Nysie 27-28 czerwca. Tak więc jeśli się dostanę, to zapraszam wszystkich do Nysy. No, czy to zda egzamin? To właśnie zobaczymy. Ale na pewno stabilność jest naprawdę ok. Tak więc to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie tego mini strasznie amatorskiego unboxingu, bo nagrywam to kamerką internetową na takim stojaku zbudowanym z pudełka od GoPro i pudełka od Blue Yeti. Także tak to wygląda. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia w następnym filmiku. Pamiętajcie o subskrybowaniu i lajkowaniu. Elo!